Odchodzenie Ojca Świętego i te uroczystości na całym świecie, a szczególnie w Polsce, to było coś takiego, jakby spadła z nas maska. I my w duszy mamy wszczepioną jakąś świadomość istnienia Boga, istnienia rzeczy wyższych, ważniejszych, jakąś tęsknotę za miłością, za dobrem, za nawróceniem. I ta śmierć Ojca Świętego to było jak takie elektryczne spięcie, które po prostu rozdarło tą zasłonę. Nagle ujawniło, jaka jest naprawdę dusza polska. I tak mi to przypomina te słowa Mickiewicza, bo nasz naród jest jak lawa, z wierzchu zimna i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Trwajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi. Myślę, że to było jakieś objawienie się prawdziwej duszy Polaków, bo to było tak spontaniczne. To było tak, no w pewnym sensie nawet nasi kapłani musieli nadążyć za nami, za tą spontanicznością ludzi. Tak jak w czasie wyboru Ojca Świętego wyszliśmy na ulicę ze śpiewem, z radością. Tak w momencie odchodzenia Ojca Świętego też nie mogliśmy usiedzieć w domu. Po prostu wyszliśmy, żeby gdzieś być we wspólnocie, żeby go pożegnać, żeby zaświadczyć, żeby się za niego modlić. Myślę, że to właśnie było też jakieś zwycięstwo takiej autentycznej głębi duszy Polaków, jakiejś takiej Bożej rzeczywistości, której ani ateizacja, ani laicyzacja, ani liberalizm, to z duszy Polaków naprawdę żaden system nie wyrwie po prostu tej zakorzenionej wiary i jakiejś takiej wrażliwości na to, co wielkie, na to, co Boże, na to, co jakieś nasze polskie.